Jak rozpoznać, czy grzyb jest trujący? To, jak wygląda najpopularniejszy z nich, czyli muchomor, wie chyba każdy. Niestety nie każdy jest aż tak dobrze widoczny, a pomylić kurkę z lisówką, prawdziwka z goryczakiem, czy kanie z muchomorem plamistym jest naprawdę łatwo. Można tu zastosować kilka prostych sztuczek. Na przykład niektóre grzyby trujące będą miały bardzo nieprzyjemny zapach. Inna sztuczka to unikanie tych bez gąbki pod kapeluszem, gdyż to one są najbardziej trujące, jeśli nie są jadalne. W ten sposób unikniemy poważnych problemów. Jednak bez znajomości i pewności co do grzybów lepiej pozostawić ich zbieranie profesjonalistom.